byłby Gdańsk bez IKM-u? Bez odnalezionego w tłumaczeniu, bez europejskiego poety wolności, bez stosów wydawanych książek, bez lokalnych przewodników i spacerów, bez wiecznie otwartych drzwi i otwartych serc przygarniających każdy pomysł i każdą osobę. Bez wreszcie nieoczywistych przestrzeni, w które wchodzi sztuka. Otwartość. Otwarcie. Otwarty IKM to kwintesencja działania. Tworzy wspólnotę. Stworzyła. Instytut Kultury Miejskiej zajmuje się m.in. poezją w mieście, a wydaje mi się to bardzo istotnym wyzwaniem zarówno teraz, w czasie pandemii, jak i w czasie, który nas czeka w przyszłości. Poezja mądrze praktykowana pozwoli nam lepiej żyć we współczesnym świecie i bardzo, zdaje się, jej nam brakuje. Więc to nie są tylko wielkie nazwiska, bardzo ważne książki, praca przekładowa wokół literatury i poezja. Jeśli myślimy o następnej dekadzie i o tym, co można by wspólnie zrobić, to przychodzą mi na myśl trzy kluczowe rzeczy. Po pierwsze, na pewno będziemy musieli wiedzieć jak najwięcej o tym, co się zmienia w polu kultury, a więc powinniśmy robić wspólne badania. Po drugie, powinniśmy wiedzieć, jak zmienia się tożsamość współczesnych gdańszczan. Tutaj jest jeszcze wiele do zrobienia. Po trzecie, oczekiwanie jest, że IKM będzie silniej obecny w działaniach animacyjnych, że Gdańsk nadal będzie podkreślał swoją aktywność na tym polu w całym regionie. Z Instytutem Kultury Miejskiej współpracujemy od dawna przy realizacji narracji chyba najważniejszego festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej. Chcielibyśmy również współpracować przy realizacji programu rezydencyjnego ICORN, a także w momencie, gdy otworzymy nasz nowy oddział, dom Daniela Chodowieckiego i Gintera Grassa, chcielibyśmy podjąć współpracę na polu badań literackich. Wszystkiego najlepszego dla Instytutu Kultury Miejskiej. Czuły narrator to ktoś, kto wychwytuje wszystkie opowieści, wszystkich istot. Z okazji dziesięciolecia IKM-u życzę Gdańskowi, sobie i wszystkim jego mieszkańcom czułości i czujności na istoty pozaludzkie, które mieszkają razem z nami w tym mieście. Chciałam szczególnie podziękować za projekt Znajomi z Nadmorza, edycję wrocławską oraz za to, że później powstała taka publikacja, której IKM jest współwydawcą oraz za festiwal Narracje, na którego odsłony czekam. To była akurat edycja, którą współkuratorowałam wraz z Adamem Witkowskim i miała miejsce we Brzeszczu. Dzięki i wszystkiego najlepszego. Pamiętam te początki, gdy biliśmy się o stolicę kulturalną europejską i bardzo fajnie, że z tej bitwy coś dobrego się zrodziło i IKM jest tym czymś, tak sądzę. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku to wspaniali, kompetentni ludzie, niezwykle oddani swojej pracy. To nietuzinkowe pomysły i genialne rozwiązania. To jest gdańskie źródło energii. Instytut Kultury Miejskiej, ten lewe, pyro, 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 pyro. Myślę, że to, co było naprawdę fajne i bardzo dobre w waszej pracy przez ostatnie dziesięciolecie, to to, że wprowadziliście architekturę do obszaru kultury. Że znowu zaczęło się myśleć w Gdańsku, że architektura to również kultura. Gdybyśmy podjęli pracę nad dialogicznym paradygmatem dla Gdańska, nowym paradygmatem miasta, które jest już ekologiczne i postpandemiczne. W tym czasie udało się zrealizować bardzo, bardzo dużo najróżniejszego i rozmiaru, i stopnia skomplikowania działań w przestrzeni publicznej. Zrealizowaliśmy wiele, wiele prac w Mołdawii, w Rumunii, w Belgii. I to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to chciałbym podziękować raz uczestnikom, czyli całej młodzieży, która garnęła się. Pewnie też przyoczyła na nas, pewnie też miała nam wiele do zarzucenia, a jednak przychodzili i realizowali swoje pomysły. 10 lat IKM-u, dla mnie to 10 lat z IKM-em. Mam wrażenie, że wszystko, co nas łączy, zawiera w sobie uśmiech. Spotkaliśmy się przy
europejskim poecie wolności, co zaowocowało wydaniem albumu Kot czy też Kotka. Spotkaliśmy się przy pachnącym kadzidłem pożegnaniu ze światem. Spotkaliśmy się przy odnalezionym w tłumaczeniu, spotkaliśmy się przy Streetwaves, przy odcinku mizofonicznym. Było tego mnóstwo. To były świetne wydarzenia. Połączyliście niepołączone wcześniej środowiska twórców i odbiorców. Na serio. Czego wam życzyć na przyszłość? Pozostańcie sobą, eksperymentujcie, bądźcie odważni, bo odwaga niesie w sobie kreację. 10 lat IKM-u to przede wszystkim dla mnie przekraczanie granic i niecodzienne połączenia. To wyjście poza mury uczelni ze studentami, studentkami, innymi akademikami właśnie do was, do IKM-u. To oczywiście Obserwatorium Kultury oraz liczne działania w przestrzeni miejskiej, a także wywoływanie pewnej dyskusji na temat miasta i jego przyszłości. Proszę Państwa, czym wyróżnia się Instytut Kultury Miejskiej spośród wszystkich innych gdańskich placówek kultury? Otóż tym, że jest naprawdę codziennie otwarty na współpracę z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, ludźmi po prostu. To cecha bardzo rzadka. Gratuluję takiego podejścia do kultury gdańskiej i pomorskiej i życzę IKM-owi, by nie zszedł nigdy z tej drogi, niech się rozwija na chwałę lokalnej ojczyzny. Dziękujemy za te minione lata współpracy. Projekt lokalnych przewodników, przewodniczek po Biskupiej Górce jest niezwykle ważny dla Biskupiej Górki i procesu jej rewitalizacji. Mamy nadzieję, że niedługo po zwiedzaniu będziemy mogli podziwiać panoramy Gdańska z wieży z byłego schroniska młodzieżowego oraz odpocząć na jego tarasie popijając kawę. I będą to mogły robić osoby z niepełnosprawnościami, dla których obecnie taka wycieczka jest niemożliwa. Pozdrawiamy! Lokalnik to fantastyczny pomysł, który sprawdził się już w 7 dzielnicach, ale to faktycznie projekt lokalny, dzielnicowy. Wyjdźmy z naszych dzielnic i opowiedzmy o nich w innych miejscach. Niech Porunia odwiedzi Oliwę, niech Zaspa pojedzie na Wyspę Sobieszewską, niech Nowy Port wpadnie na Biskupią Górkę. A my tutaj na Dolnym Mieście z przyjemnością gościć będziemy wszystkie te dzielnice, a o Dolnym Mieście opowiadać w każdej z nich. Kto jest za, niech podniesie rękę i naciśnie przycisk. Dzięki konferencji Marketing w Kulturze, którą organizuje IKM, rozwija się nurt, który ja nazywam marketingiem wartości. I ja w rozwoju tego nurtu widzę dwie szanse. Po pierwsze, wielką szansę dla kultury, żeby stała się najpopularniejszym sposobem spędzania czasu w Polsce. A po drugie, dla marketingu, żeby był trochę mniej oparty na instynktach, a trochę więcej na zachwycie, żeby był bardziej wrażliwy na społeczeństwo i bardziej wrażliwy na człowieka. Ciekawym byłoby pomyślenie o monitoringu kultury w mieście poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji i wielkich zbiorów danych. Widzę Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku jako taki pomost pomiędzy odbiorcami kultury i nauki, a twórcami kultury. Jako instytucja, która kształci odbiorcę do odbioru wysokiej kultury i jednocześnie szkoli pracowników do kontaktu, do przygotowywania tych treści dla odbiorców, dla gdańszczan, dla turystów. W ostatnim okresie zrobiliśmy dwa takie ważne projekty. Jednym z nich jest pankreator.org. Jest to serwis, na którym publikowane są gify stworzone na podstawie zbiorów Biblioteki Gdańskiej. A drugim, we współpracy z Koduj dla Polski, jest bot, który zaciąga zbiory biblioteki z biblioteki cyfrowej, z Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej i publikuje je na Facebooku. Te zbiory czekają jeszcze na odkrycie. Ale wiem, że Pomorska Biblioteka Cyfrowa wraz z Instytutem Kultury Miejskiej poradzą sobie. Rozszyfrowanie rękopisu Nataniela Jakoba Gerlacha było tylko wstępem do dalszej promocji zasobów z domeny publicznej oraz Digital Humanities, ponieważ w kolejce czekają jeszcze niezwykle interesujące i inspirujące zbiory,
Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Dziękujemy bardzo za wspaniałe inicjatywy, takie jak Narracje czy Otwarte IKM. Dziękujemy również za wspólne projekty, takie jak Music Jam czy Idea Squash. Wierzymy, że w przeciągu najbliższych lat nasza współpraca pozwoli na powstanie niesamowitych interdyscyplinarnych projektów. Aby jak najszybciej znowu się spotkać, można by organizować spokojnie i wesoło i zbliżyć się w dalszym ciągu do sąsiadów. Z programem Gdańskie Miniatury mam przyjemność pracować właściwie od początku, czyli już 10 lat. Tematy były przeróżne, bo to i legendy gdańskie, i kobiety gdańskie, i bitwy i walki, drzewa, liście, również kolory Gdańska. W tym roku mówimy o muzyce. Natomiast ja bardzo się cieszę, że mogę współpracować przy tym programie, bo to zmusza mnie do coraz to innego spojrzenia na Gdańsk. A myślę, że Gdańsk jest tak pięknym i ciekawym miastem, że tematów miniaturom nie zabraknie. I miłych spacerów Wam i dużo zdrowia życzę. Dziękuję. Mam nadzieję, że w kolejnych latach IKM będzie kontynuował i rozwijał prowadzenie herstorycznych spacerów. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią dwóch takich projektów i oprowadzać po terenach byłej Stoczni Gdańskiej śladami kobiet oraz wspominać wybitne gdańszczanki, które spoczywają na cmentarzu Srebrzysko. Cześć, prawie. Dziękujemy IKM za wsparcie i inspirację. Razem tworzymy kulturalne wydarzenia. Metropolitanka, witamy, łaskawo prosimy, dobro pożałować. Oraz Otwarty IKM, w ramach którego zapraszamy Was na nasz projekt Nieobca Kultura. Z okazji 10. urodzin życzymy IKM nowych owocnych projektów i chcemy dalej współpracować. 100 lat!